Ja się tego boję! Co ja robię? Shit. Nie wierzę. Magia. Cześć wszystkim, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj przyszedł czas na drugą część francuskiego MRE, na francuski obiadek. Tyle, że francuskiej armii, a nie taki zwykły obiadek w teorii francuskiej armii. Bo tak jak pamiętacie w pierwszym odcinku, gdzie pokazywałam śniadanie, to te opakowania wyglądały wyjątkowo normalnie, jak na jedzenie wojskowe, ale teraz przetestujmy sobie obiadek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten piękny makijaż, to koniecznie wbijajcie na kanał Beauty, bo robiłam go z takiej Mysterious kosmetyczki, nie miałam pojęcia, co jest w środku. A drugi komunikat jest taki, że jeżeli na przykład podoba się wam moja scrunchie, to wiedzcie, że możecie ją zdobyć na moim sklepie agagrzelak.pl. A teraz do dzieła. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszej części, tam gdzie właśnie pokazywałam śniadanie, to tam pokazałam całość tego opakowania, bo to jest racja na 24 godziny, a tutaj będę miała właśnie tylko obiadowe rzeczy. Mamy tutaj tą nieszczęsną zupę. I mówię nieszczęsną, dlatego że duża jej część wysypała się gdzieś po prostu w odmęty jakby tego boksa. Obsypała proszkiem wszystko. Zupa minestrone. Dalej mamy taki obiad z makaronem i chyba wołowiną, ale wiecie, to jest francuski i ja się nie znam. Mamy paczkę chusteczek, podgrzewacz, którym już wam mówiłam, że ja się go mega boję, dlatego że w poprzednich tych wojskowych racjach żywnościowych były podgrzewacze chemiczne i nie trzeba było nic rozpalać. Mamy dwa batony. Jeden baton energetyczny, drugi baton taki po prostu jakiś owocowy. Kawa i herbata, to jest akurat kawa miętowa, tak wiecie, natrawienie po obiedzie. Sól i pieprz i cukier. Więc to jest cała zawartość taka obiadowa i teraz zabieram się za otwieranie i przygotowywanie. Najpierw muszę rozkminić to, bo zwykle jest tak, że jednak trzeba czekać, aż to jedzenie się podgrzeje, więc najlepiej po prostu zacząć od tego. Ale ja się tu bardzo, bardzo boję. Nie wiem, ile to trzeba podgrzewać. Czy to jest coś po angielsku? Jest! Dobra, na szczęście jest tu też po angielsku, ale oh man! Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Tutaj po prostu jest jakiś widelec, jakaś mata, aluminiowe coś, zapałki, jakieś patyczki. Jak gdyby dla mnie to wygląda po prostu jak zestaw jakiegoś małego chemika. Więc może zajmę się tym, bo to jest najtrudniejsze, a potem przejdę do reszty. Okej, tu jest wyjaśnione. Po boku opakowania jest wyjaśnione, że mamy tutaj torebkę, tabletki do purifikacji wody, spoon fork, czyli jakby trochę pomieszanie łyżki i widelca, wykałaczki, no i potem właśnie ten palnik, tabletki do palenia i tak dalej. Czyli to jest taki jakby cały zestaw, łącznie taki też jedzenie, więc ciekawe to jest bardzo. Mam nadzieję, że to będzie na parę użyć w ogóle, bo jeszcze muszę podgrzać przecież moją kolację. A więc... Okej, jak na taką zawartość to jest to rzeczywiście malutkie. Tutaj jest to miejsce pewnie takie właśnie na podgrzewacz, na tabletkę. To są tabletki do oczyszczania wody. Tutaj mamy chyba kolejny element tego. To są chyba te właśnie takie do podgrzewania jedzenia. To się po prostu pali. A śmieszne jest to, że to wygląda jak, wiecie, jakieś takie gumy do żucia albo coś takiego i jest tak zapakowane. O, proszę bardzo, tematyczne francuskie zapałki. Tutaj mamy wieżę Eiffla w Paryżu i do tego mamy wykałacz. I taki składany widelczyko łyżeczek. No i do tego mamy torebki foliowe po to pewnie, żeby to wszystko, wiecie, wyrzucić. Więc fajne, jest tu dużo ciekawych rzeczy. I teraz muszę wykminić, jak to złożyć. Dobra, mamy tutaj instrukcję obsługi, więc na razie muszę zagiąć te wszystkie części do środka. Aha, nie, czy ja to robię dobrze? Ej, nie wiem, które ma być w środku. Dobrze, tak ma ustawione. To ma wejść w to, ale tu ma nie być dziurek chyba. Czy to ma być tak? I to jest do wyjmowania tej puszki jakby z tego, żeby, bo jest gorąca. Tylko jak to złożyć? To idzie pod spód, a to idzie do góry. Jezu, to jest takie, wiecie, DIY, ale bardzo męskie DIY, w sensie, że ja jestem przyzwyczajona do zupełnie innych rzeczy i dla mnie to nie jest aż takie proste. No ale załóżmy, że jest stojaczek, na to się pewnie kładzie po prostu puszkę, o tak, a to jest do podnoszenia tej puszki, więc załóżmy, że to jest teoria. I ile ta puszka ma się grzać? No nie wiem, zrobię to może na jednej tej właśnie kostce, ale w ogóle ogień tutaj, w studio? No nie wiem, no ale dobra. Okej, biorę sobie taką jedną tabletkę. Wali straszliwie. W sensie nie jest tak, że taką benzyną czy coś, tylko czuć, że to jest coś łatwopalnego, ale jednocześnie śmierdzi strasznie, tak jakby połączyć tłuszcz z jakimiś chemikaliami, więc gratulacje dla mnie, która będzie to wdychać. Ale okej. Czyli resztę mogę sobie odłożyć. Teraz biorę zapałki, boże, jak ja się tego boję. Nie wierzę, że to robię, nie wierzę, że to robię, ale
Sprawdźmy. Jedna zapałka, jak prawdziwy harcerz. O, o, pal się. Pal się. No pal się. Pal się. O, o, pali się, pali się. Chyba się pali. Dobra, jeszcze położę to tu, żeby się z tej strony też zapaliło. Ale to chyba się już spali. Okej. Okay. Dobrze, nie wiem czy widzicie, że jest płomień i mam nadzieję, że to się rozniesie na resztę też. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz szybko. Trzeba wziąć puszkę. Dobra, muszę to założyć. Mamy. No i załóżmy, że to się trzyma, tak? Musimy to otworzyć. W ogóle teraz mi się tutaj obok zrobiło ognisko i ja wiecie, jestem teraz w panice ogólnie, nie? Że jakby tak szybko, szybko, bo to się skończy palić. Dobra, muszę to zrobić klik. Okej. Okay. I teraz jak mam to położyć? W którą stronę mam to położyć? No nie wiem, dobra, położę to tak. To się nadal pali i... Dobra, ja to odstawię. Czy ja mam wołać straż pożarną? Nie, no tutaj się nic nie dzieje, tu się nic nie pali. Ale ogólnie nie róbcie tego w domu, jakby nie polecam, nie? Nie wiem co się dzieje, trochę panikuję. Dobrze, ja to przesunę czymś. O, wezmę sobie łyżkę i to przesunę na bok. I słychać, że to się gotuje. Jakby to się podgrzewa zdecydowanie bardziej agresywnie, niż podgrzewały się te w chemicznych podgrzewaczach. I mam nadzieję, że mi nie spłonie stół. Serio, bo w teorii jakby postawiam na stole. A mogłam to postawić chociażby na folii aluminiowej, ale zrobię to na pewno z kolacją, a teraz po prostu trochę panikuję. Patrzcie, co tu się dzieje. Zaczyna wypływać sos w ogóle. Ej, to się po prostu zaczyna gotować. To się gotuje i ja czuję ten zapach. Nie, co tu... Ja się tego boję! Co tu w ogóle się dzieje? To może to już jest gotowe, a to się jeszcze nie wypaliło, więc w ogóle hit, powiem wam. To już może być ciepłe. Dobra, może zostawię, to aż się wypali, tylko to się gotuje i to będzie wypływać zaraz. Jezu, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Jest to na pewno pewna nauczka o życiu. Jezu! To się za mocno gotuje, przykręćcie ten gaz. Ale na szczęście chyba mój stół jeszcze w miarę żyje. Robię ognisko niekontrolowane na moim stole. W domu, nie wierzę. Tu jest wszędzie woda, wszędzie jest ten płyn. Ja to chyba zdejmuję z gazu, to już nie ma co. I teraz co z tym? O, okej, okay, łatwo poszło, tylko teraz muszę chyba przewietrzyć dom. Jezu, co ja robię? Co ja robię? Plusem jest to, że na pewno teraz, jak już otworzyłam okno, to bardzo ładnie to pachnie. I to, co od razu zauważyłam, to to, że podgrzało się to zdecydowanie mocniej niż te wszystkie poprzednie jakiekolwiek produkty obiadowe, które miałam, bo puszka jest po prostu gorąca. Tutaj nie wiem, czy je widzicie, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale widać, że stąd paruje, a tu jest jak gdyby sos na wierzchu. Podgrzało się to bardzo dobrze, więc na razie to zostawię, bo jest po prostu mega, mega gorące, więc to sobie zostawię na koniec. I teraz może się w takim razie zajmę zimnymi rzeczami, żeby mi nie wystygło, bo tam będę miała jeszcze herbatę, kawę i zupę. Otworzę sobie te dwa batony, a więc jeden jest energetyczny i tutaj jest z morelą. I boję się trochę, że to będzie ten sam rodzaj batona, który był w śniadaniu. Wygląda to bardzo podobnie. Morela. Ale pachnie bardzo ładnie, chociaż może trochę sztucznie? Może trochę sztucznie. Ogólnie pierwsza rzecz to jest olej palmowy, a druga to jest syrop glukozowy. Więc niezbyt zdrowo i podejrzewam, że niezbyt smacznie, ale jest jeszcze drugi. I tutaj jest narysowany ananas. Okej. Okay. Wygląda dobrze. Też na pewno jest to energetyczny baton. Ma tutaj takie, wiecie, kawałeczki właśnie owoców. No i nugat, wiadomo. I teraz w takim razie zupa. Tutaj niby jest napisane, że jest to na 250 ml wody, ale trochę tej zupy się już wysypało. Natomiast to, co mnie tutaj bardzo zastanawia, to to, że na tej instrukcji jest pokazane, że trzeba to wymieszać taką, jakby wiecie, trzepaczką. I kto w armii na polu bitwy ma takie coś? Nie wiem. Ale dobra, spróbujmy to zrobić, naleję może trochę mniej wody. Mam tutaj przygotowaną wodę gorącą, bo tutaj jest oczywiście narysowane, że ma być gorąca. I normalnie otwiera się z góry i tak wiecie, w bok, ale przez to, że tu się otworzyło tu, to może po prostu już to będę kontynuować dalej. Nie pachnie jakoś specjalnie, zaraz, najpierw się wlewa wodę. Dobra, to wleję troszeczkę mniej tej wody. I zacznę to wsypywać. O, ej, tu jest makaron? No dobra, tego bym się nie spodziewała. Chociaż co ja tam wiem o zupie minę stronę. Spróbuję to wymieszać normalną łyżką i zobaczymy, czy to się uda. Mhm. No dobra. Nie wiem jeszcze, co o tym myśleć, bo na razie wygląda to po prostu jak taki glut trochę, a nie zupa. Tak wiecie, jakby tu było mnóstwo mąki ziemniaczanej czy czegoś. Może dodam jeszcze trochę wody, żeby te warzywka i tam makaron się zrobiły.
ale ogólnie dało się wymieszać bez trzepaczki, jak widać. Teraz trzeba to zostawić na 2-3 minuty, czyli idealnie, bo akurat zajmę się resztą rzeczy. A reszta rzeczy to jest kawa i herbata. Przygotowałam sobie dwie szklanki. Ta herbata, tak jak już mówiłam, jest miętowa, ale powiem wam, że już jestem mega głodna, więc dawajcie mi ten obiad. No, pachnie bardzo mocno miętowo, tak strong tea. Biorę sobie wrzątek, daję do szklanki, oh yeah. Tutaj mamy miętową herbatkę. I to się też będzie parzyć, więc sobie też odstawię na bok. I teraz kawa. Tą kawę już próbowałam na śniadaniu i pamiętam, że ona była naprawdę spoko. Znaczy, chociaż ona była dziwnie kurzowa. Więc zobaczymy, czy każda saszetka taka jest, czy to może tamta była taka felerna. Więc wsypię sobie, lejemy. Filiżanka świeżo zaparzonej kawy, prosto z Kolumbii. Mieszamy. I dodam sobie dosłownie trochę cukru, bo pamiętam, że ona nie była najgorsza, to nie była taka, wiecie, siekiera. Troszeczkę. I mieszam. Kurczę, ale fajnie, czyli ten obiad jest głównie ciepły. Tutaj mamy dwa gorące napoje, mamy gorącą zupę, no i ten gorący obiad nadal to jest mega ciepłe. W sensie jak teraz dotykam, to już nie parzy, ale jest bardzo gorące. Mamy tutaj rzeczy deserowe, takie deserki. To teraz w końcu, jak mam wszystko zrobione, czas na degustację. Napiję się w ogóle może kawę, bo mam ochotę na tą kawę, więc let's see. O, mam wrażenie, że ta nie ma już takiego kurzowego smaku. Serio, smakuje inaczej. Moim zdaniem smakuje lepiej, co jest dziwne, ale serio tak jest. Okej, w to mi graj, lepsza kawa. I teraz, tutaj mamy tą zupę, która już odstała, niech ja spojrzę, 4-5 minut, czyli więcej niż powinno być. A nadal wygląda bardzo podobnie i zastanawiam się, czy ten makaron będzie w ogóle miękki. Więc sprawdźmy to. Pachnie bardzo delikatnie, na zasadzie mega delikatnie. O, jest jaka dziwna. Konsystencja jest zdecydowanie taka kiślowa. Tego makaronu nie za bardzo czuć, więc znaczy, że się zrobił. Ale ogólnie ta zupa bardzo słaba, no serio. Kisiel z kawałkami warzyw zamiast owoców. Tak jest to najłatwiej przedstawić. Oczywiście jak człowiek jest głodny, jak jest na polu bitwy, to nie ma wyboru. Ale ja ten wybór mam. I jakbym miała to ocenić, to od 1 do 5 bym powiedziała, że to jest takie 2. Maksymalnie 2. Warzywny kisiel z kawałkami cukinii i marchewki, z jakimiś dropsami makaronu wybitwy. Nie należy do najlepszych, zdecydowanie. Ja nie jadłam prawdziwej zupy minestrone, więc się nie wpowiem, ale mam wrażenie, że to nie odpowiada temu, co to powinno być. Ale teraz w takim razie mogę przejść do części obiadowej, bo na to czekam. Chociaż wiecie co, może jeszcze spróbuję to uratować pieprzem, bo dostałam ten pieprz, więc może dam go sobie o tak w jednym miejscu i po prostu nabiorę na łyżeczkę, bo ogólnie to jest już słone. Ale może właśnie bardziej pieprzne? Nie, nadal kisiel z warzywami, tylko trochę bardziej pikantny. Nope. To jeszcze zanim danie główne, to wydaje mi się, że miętka mogła już trochę przestygnąć. Chciałam spróbować. Wydaje mi się, że w zapachu ona była mocniejsza niż w smaku. Ale dobra, nie jest właśnie za mocna, pasuje mi. Okej, miętowa herbatka jak najbardziej spoko, serio. Ale teraz, chodź tu makaronie. Wydaje mi się, że jest to makaron właśnie z warzywami i wołowiną. Nie znam się na francuskim, więc się nie wypowiem. Ale widzę tutaj sporo rzeczy typu E100, 1422, E407. Ogólnie trochę ich tu jest. Zobaczmy, bo teraz już się ochłodziło na tyle, że mogę to trzymać. O! Jezu, jak się przestraszyłam! No nie wygląda to najgorzej, a pachnie bardzo ładnie. Nawet nie wiem, czy nie pachnie najlepiej z tych wszystkich jedzeń wojskowych do tej pory. Pachnie jak obiadek u babci, serio, jak taki zasmażany makaron z serem i z mięsem. Wydaje mi się, że ten szef tutaj wiedział, co robi. Wygląda to słabo, ale mówiłam, że naprawdę pachnie bardzo dobrze. I tutaj na przykład widzę kawałek mięsa spory. Spróbujmy to tak trochę rozwalić. Wow. O. To się chyba podpiekło nawet. Na pewno jak wy na to patrzycie, to to nie wygląda dobrze. Uwierzcie mi na słowo, że jak miał samym zapachem oceniać, to dla mnie jest 5 na 5. Serio, 5 na 5. A, już mi się na ślinę nacieknie, więc sprawdźmy.
Ej, tu naprawdę jest ser. O mój Boże. To jest makaron w sosie serowym z wołowiną. I najlepsze jest to, że to jest mega dobre. Jedyne co, to makaron jest po prostu taki, wiecie, mega miękki. W sensie nie najgorszy, naprawdę, ale po prostu miękki, za miękki. Całe to danie, w sensie to, co ja tutaj jem, to ja bym to normalnie mogła jeść na obiad. I przez to, moim zdaniem, że to się podgrzewało na ogniu, ten ser jakby się trochę od spodu opiekł. Nigdy nie jadłam nic tak dobrego w jakiejkolwiek armii, którą próbowałam do tej pory. Ale będę jeszcze próbować, bo może się trafić jakiś, wiecie, konkurent dla tego. Ale jak na razie, wow, jestem w ciężkim szoku. Pewnie jakbym potrafiła czytać po francusku, to bym wiedziała, że to jest z serem i ogólnie oui, szef. Teraz już wiem rzeczywiście moje jakby komplementy do szefa, bo to jest przepyszne. Serio, mogłabym takie puszki sobie po prostu otwierać codziennie na obiad i je jeść, bo jest przepyszne. Nie wiem tylko właśnie jak ze zdrowością tego. 100 gram, a ta puszka ma 300, 100 gram ma niecałe 200 kalorii, czyli 200, no to jest niecałe 600 kalorii, czyli taki trochę jak normalny obiad. O, to jest takie dobre. Jezu, ja chcę więcej. Serio, mięso, ser i makaron. Nie wierzę. I tak jak mówiłam, zobaczcie, trochę to się przyfajczyło od dołu, ale moim zdaniem właśnie to tylko dodaje smaku, bo to się jakby nie spaliło, tylko tak, wiecie, mocno przypiekło. Shit. Ale nie mogę być taka łapczywa, bo ja już po prostu zjadłam połowę i to tak na zasadzie o tak. Bo jeszcze mi zostały batony. Z przykrością to odstawiam, ale po prostu wow. Magiczne puszko. Teraz jeszcze sobie postawię oba napoje. Teraz może sobie przepiję kawą. I nawet nie potrzebowałam ani soli, ani pieprzu do tego. Jezu, jakie to dobre. O co chodzi? Teraz miętka. Przepłuczę kubki smakowe. Wjeżdża talerzyk z deserami. By the way, to zjadłam tego połowę, a teraz czuję, że się mega najadłam. Magia, 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 magia. Serio, już mi odwala. Okej, to było pyszne. Spróbuję najpierw tego morelowego, bo tutaj mam najwięcej podejrzeń, że będzie niedobre. Więc może po prostu sobie zobaczę, jak to się złamie, bo tam to się łamało, tak kruszyło. I to niestety jest to samo. Ale widzę tutaj kawałek morelki, więc sobie ugryzę tu. Kruszyję. To jest dziwne, bo to jest jakby takie suche trochę. Że niby pierwszy w składzie jest tłuszcz i syrop glukozowo-fruktozowy, a z drugiej strony właśnie się kruszy. Ale pachnie morelą, tylko sztuczną. I gdyby już teraz to czujesz, że to jest taki sztuczny, morelowy zapach. Takie mało smakowe bym powiedziała, takie po prostu sucho, tłuste, to nie jest fajne. No dodają na pewno dużo energii, bo jak wtedy patrzyłam, to one były mocno kaloryczne. Na 100 gram prawie 500 kalorii. No wiadomo, że ten batonik nie ma 100 gram, ma 20, no ale tak czy siak to jest tak jak chipsy czy coś w tym stylu. Nie za smaczne. Ale teraz sprawdźmy ten nugat, bo to może być dobre. Tutaj jak widzicie są kawałki suszonych owoców w tym nugacie. Zobaczymy jak on, fajny, delikatny, mięciutki. Pachnie niczym w zasadzie. Sprawdźmy to. Chyba w środku są owoce kandyzowane, a nie suszone, przez co ten baton jest mega słodki. Nie czuć za bardzo smaku owoców, tylko właśnie taką, wiecie, słodycz, no plus tą piankę nugatową, ale... Słodkie ze słodkim. Tylko dwie różne tekstury. I tak lepsze niż to. Więc zapomniałam oceniać rzeczy po drodze. Zupa była dwójką maksymalnie. Kawa jest o dziwo lepsza niż poprzednia, więc dałabym 5. To jest po prostu... O, dobra, 4. To jest taka okej kawa rozpuszczalna. Jak na kawę rozpuszczalną, 4. Jakby to miał być Starbucks, 1. Herbata miętowa, jak herbata miętowa, totalnie zwykła, ale też bym powiedziała, że 4, bo jest dobra. Batony, ten bym dała, no właśnie też 1 albo 2. Po prostu to nie jest dobre. A temu bym dała tak 2 albo 3. No bo to jest takie, że słodkie, fajna tekstura, ale za słodkie. A! Tutaj już się chyba spodziewacie, że jeżeli chodzi o ten piękny, cudowny, restauracyjnej jakości obiad? 5. 5 z plusem. 5,5. 6. Celujący. Najlepszy obiad z puszki, jaki jadłam w ogóle w życiu. Co do normalnych obiadów, to się naprawdę klasuje dosyć wysoko. Nawet jak na normalny obiad, taki wiecie, u babci.
Mm-hmm. Więc jeżeli chodzi o ten obiad armii francuskiej, to tu jest bardzo pół na pół. W sensie niektóre rzeczy są mega słabe, jak ta zupa albo ten baton. A z drugiej strony przez ten obiad po prostu to wszystko wyniosło na szczyty, na wyżyny w ogóle francuskiego jedzenia. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu ja nadal nie mogę w to uwierzyć, jak pyszne to było. Oczywiście czekajcie jeszcze na odcinek kolacyjny, bo będzie jeszcze jedna taka puszka do podgrzania. I teraz już po prostu nie mogę się doczekać, bo mam wrażenie, że to może być równie dobre. Teraz już też wiem, jak to lepiej zrobić, żeby podgrzewacz mi nie palił stołu, no i ogólnie, żeby robić to bezpieczniej. Więc czekajcie na ten odcinek i pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty, gdzie możecie zobaczyć, jak robię takie makijaże na przykład, to w każdy piątek. A jeżeli chcecie jeszcze zostać na YouTubie, to możecie sobie wybrać jeden z tych dwóch filmów, kliknijcie sobie tu albo tu do wyboru do koloru, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to możecie nadrobić klikając tutaj na górze. Dzięki piękne i do zobaczenia.